Cześć, widzicie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj zajmiemy się minifigurkami z nowej serii Disneya. Te figurki wpadły mi w ręce już 27 maja, ale tak jak mnie znacie, nie miałam w ogóle czasu, żeby je otworzyć. Także zrobimy to teraz. Zapraszam. O nie, nie, nie będzie tak miło. Dzisiaj zajmiemy się niestety tylko jedną figurką, ponieważ no, na tą drugą nie mam aktualnie czasu. Okej. Moim skromnym zdaniem uważam, iż ta seria minifigurek będzie najlepiej sprzedającą się, myślę, serią minifigurek, ponieważ są tutaj postacie, do których większość ludzi ma pewien sentyment, także myślę, iż będą się sprzedawały one najlepiej. Dobra, więc przyjrzymy się nieco saszetce. Saszetka ma kolor granatowy, tutaj mamy z tyłu znaki zapytania, oraz takie znaczki z myszką Mickey, świadczące o tym, że to jest Disney. Tutaj mamy logo Disneya od 5 lat, numer katalogowy, logo Lego Mini Features, kilka figurek oraz mamy tutaj jeszcze informację, iż do zebrania jest aż 18 figurek, nie to jak było w poprzednich seriach 16, tych jest aż 18. Mamy tutaj informację, że w środku znajduje się jedna minifigurka, no i tutaj jeszcze w kilku językach mamy informację, że jest ich właśnie 18. Z tyłu mamy logo Lego, informację, cenę 11,99. No, normalna cena, także nie mam pretensji. Dzieci do 3 roku życia nie powinny się raczej tym bawić, ponieważ mogą się zadławić naszymi elementami, o czym informują nas również te ostrzeżenia. Mamy tutaj również stronę lego.com, głośnik minifigures. Komponenty zostały wykonane w Chinach. I tutaj mamy, o dziwo, taki znaczek. Prawdopodobnie go znacie, jest to znaczek i nie ma mocnych. I bardzo jestem ciekawa, dlaczego on tutaj się znajduje. Chociaż w środku chyba są aż 2 minifigurki z tego filmu, ale czemu logo tego filmu znajduje się z tyłu saszetki? No to jest akurat dosyć ciekawe zjawisko. Ale nie przedłużajmy, tylko otwieramy. Jestem w ogóle ciekawa, czy widzieliście to, co przed chwilą wam pokazałam, ponieważ siedzę aktualnie w bardzo dziwnej pozycji i nie widziałam tego, co się dzieje przede mną, także mam nadzieję, że to widzieliście. Okej, chyba przydałby mi się nóż. Ponieważ chcę to otworzyć tak, żeby opakowanie mi się zachowało. Jak to ja. Okej, więc otwieramy i teraz tak. Mam podejrzenia, co może się znajdować w tej właśnie saszetce. Czy moje przypuszczenia się sprawdzą? Sprawdźmy to. Ale najpierw w sumie mogłabym, jeszcze nie patrzę, spokojnie, zrobić coś takiego, że wyciągnąć... O! Chodź tu. Okej. Nie widziałam jeszcze nic, także jest ok. Mamy tutaj ulotkę oczywiście. O! No ciekawe. Tutaj mamy tył i tutaj mamy informacje, jak składać poszczególne minifigurki. Jest tutaj Mini, Donald, ten kot, Buzz Astro oraz czarownica. O, i tutaj mamy dosyć nietypowy format tego spisu, ponieważ jest on poziomy, no ale cóż. Więc tak, logo minifigures, logo Disney i jedziemy z figurkami. Pierwszą jest Stitch, czyli figurka, którą pragnę mieć. Dalej jest ten kosmita z Toy Story, dalej jest Buzz Astra również z Toy Story, a tutaj parkami ustawiają, no dobra. Tutaj mamy Aladdina, Gina z lampy z Aladdina. Co ciekawe, mamy dwie lampy. Tutaj mamy czarownicę lub diabolinę. No, różnie się mówi. Alicję z Krainy Czarów, kota z Alicji w Krainie Czarów. Tutaj mamy no, tą dziewczynę Donalda. Nie, ja nie pamiętam, jak ona się nazywała, sorry. Coś mi świta, ale nie wiem. Kasia Donald, myszka Mini, myszka Mickey. Tutaj mamy pana i nie ma mocnego, czyli Boba. Tutaj mamy syndroma. Piotrusia Pana, Kapitana Haka, Urszulę oraz małą syrenkę.
Tutaj również mamy logo Nie ma mocnych, informacje, że wykonane zostały te figurki w tym roku oraz tutaj mamy stronę lego.com/minifigures. Nie ma tutaj żadnych kodów, jak na razie. Okej. O nie, no chyba się ze sobą żartujesz. Nie, ja tego nie chcę. Bardzo tego nie chcę. Ale jest to, proszę Państwa, bohaterka filmu najnowszego, w kinach co leci. Mianowicie Alicja w Krainie Czarów. Powiem Wam szczerze, iż obawiałam się, że dostanę jakąś figurkę z tego filmu, ale bardziej obawiałam się tego kota. Ale cóż, mamy tutaj Alicję z Krainy Czarów. I tak, nic o tej kobicie nie wiem. I nie zamierzam nic o niej wiedzieć. Nienawidziłam tej bajki czy tych filmów, więc nic o niej nie wiem i nie jestem zbyt szczęśliwa, że posiadam tą figurkę. No ale przyjrzymy się jej akcesorium, którymi są takie oto chyba ciasko jakieś, nie wiem, oraz butelka z napisem drink me, czyli wypij mnie, jakby ktoś nie wiedział. Fajna butelka, w sumie podoba mi się. Okej, przejdźmy teraz do naszej figurki. Oto jest i Alicja. Jej rączki chodzą luźno, całkiem, ale z lekkimi oporami, także jest całkiem ok. Jeśli chodzi o nadruki, to mamy tutaj na rękawach, w sensie na rękach mamy rękawy namalowane, tutaj mamy jakiś fartuch, sukienka, tutaj mamy ten element taki, tą spódnicę. I ona jest dostępna chyba w dwóch figurkach, w Alicji oraz w mini, tak mi się wydaje, chyba tak. W sumie mogę sprawdzić. No, chyba tak. Ok, przejdźmy dalej. Nadruki na torsie są dosyć niepokojące, ponieważ ten biały ledwo zakrywa ten niebieski torsik, także nie podoba mi się to za bardzo. Z tyłu wygląda ona tak. Jakaś kokardka i reszta kołnierza, nie, tego fartucha chyba, tak. Na nogach ma czarny nadruk, są to buty. Więc tak to wygląda, chyba buty, nie wiem, nie jestem pewna. Włosy wyglądają tak. Przypominają mi trochę włosy Daphne ze Scoobiego, ale ona jest ruda, więc... Ale wyglądają one tak. Ma kokardę czarną na czubku głowy i ta farba się rozlewa na tych włosach, zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ta farba się rozlewa i nie wygląda to za fajnie. Natomiast jeśli chodzi o twarz, to wygląda ona tak. No, jest ona po pierwsze w kolorze skóry, tak jak w przypadku serii limitowanych, mianowicie na przykład Hobbit, Star Wars czy Scooby-Doo. Ma ona czerwone usta, tutaj ma oczy takie trochę większe niż klasyczne Lego, tak mi się przynajmniej wydaje. Rzęsy oraz brwi. Twarz jest jednostronna. I myślę, że to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o figurkę, więc przejdźmy do podsumowania. Tak, uważam, że ta seria jest jedną z serii, które naprawdę będę chciała zbierać. Mimo tego, iż na pierwszy ogień wyskoczyła mi tutaj Alicja w Krainie Czarów, to no cóż, myślę, że będę jednak polować na tego mojego wymarzonego Stitcha. A skoro mowa o moich wymarzonych figurkach, to powiem Wam, kogo najbardziej bym chciała. Okej, więc z tych takich najbardziej przeze mnie pożądanych to jest to Stitch, Buzz Astral, Diabolina, Piotruś Pan, Mała Syrenka, Aladdin i może Haki Urszula. Reszta jakoś za bardzo mnie nie interesuje.
Chociaż gdybym na nich trafiła, to pewnie bym i tak się cieszyła, ale nie chcę mieć tego rzędu. Dokładnie ten rząd mnie w ogóle nie interesuje, mimo tego, iż jest tutaj myszka Miki, myszka Mini i ogólnie klasyki spośród klasyków Disneya, to ja nie lubię, nigdy nie lubiłam nawet myszki Miki, więc no tak jakoś wyszło. No okej, więc myślę, że to już naprawdę koniec, chociaż nie byłabym bardzo zaskoczona, gdyby za jakiś czas LEGO wyprodukowałoby kolejne figurki Disneya, ale tym razem z seriali. Byłoby to, by to dosyć dziwne, widząc królewską wersję Hanny Montana czy Jonas Brothers. No, ciekawe dosyć zjawisko, nie powiem. Ale wracamy na ziemię, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!